Siemka, więc dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, co dostałam na święta 2014. I nie przychodzę tutaj, żeby po pierwsze się chwalić, po drugie chciałabym bardzo wszystkim podziękować. No a po trzecie, myślę, że taki filmik będzie inspiracją dla tych, co mają dylemat, co kupić komuś na prezent, zwłaszcza na 100-letniej dziewczynie. Więc tak, jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, żeby nieco prezent, żeby nie było tego za dużo, to bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Nie ma prezentu, który mi się nie podoba, nie jestem nawet w stanie powiedzieć, który najbardziej, więc prezenty są jak najbardziej trafione i są po prostu boskie, więc zacznę już do pokazywania, żebym za dużo się nie rozgadała. Pierwszy prezent, który Wam pokażę, to jest 5 rzeczy. I tak, tutaj mamy takie naklejki, oczka, które po prostu latają, jak się przychyli czy coś. Są naprawdę boskie. Nie chcę ich na razie używać, żeby na daremno ich nie zużyć. Ale są naprawdę prześliczne, przeurocze i na pewno je zużyję, bo są naprawdę śliczne. Dalej mam taki zestaw do manikiuru. Chyba dobrze mówię. I tutaj są takie perełki kolorowe, prześliczne. Ogólnie opakowanie mam niestety zepsute, ale nie wiedziałam jak zamknąć i mi się urwało. Może tak będzie łatwiej. Są naprawdę przepiękne. Tutaj mamy taki lejek, żeby z powrotem wsypać do buteleczki. I tutaj z tyłu jest instrukcja, ale tak trudno, powiem Wam, że się to wysypuje na paznokcie, dlatego ja nie mam teraz zrobionych, ale trudno mi się dosyć wysypuje na paznokcie, bo mi omija paznokieć, no i potem mi po prostu spada, nie wiem, na koc, czy gdzie tam robię po prostu. Ale myślę, że na pewno rozkminię i niedługo uda mi się zrobić właśnie takie paznokcie. Mam trochę wolnego, więc mam trochę czasu, żeby to rozkminić. Dalej mam prześliczny naszyjnik, który moim zdaniem jest taki skromny, ale naprawdę bardzo efektowny i przeuroczy przede wszystkim i bardzo dziewczęcy. Jest taka prześliczna kokardka. Mi się bardzo podoba. Mały, ale naprawdę ładny. Dalej mam też kolejny naszyjnik, który też mi się mega podoba. Jest on taki duży. To jest taki, nie wiem jak to się nazywa, ale też jest bardzo ładny. Myślę, że zwykła biała bluzka, czarna spódniczka i naprawdę naszyjnik oczywiście. I mamy pełną stylizację, bo naszyjnik jest naprawdę piękny. Długo szukałam też takiego naszyjnika, ale był na przykład po 100, czasami po 2, więc był naprawdę drogi. A ten jest naprawdę też piękny i bardzo się cieszę, że go dostałam, także dziękuję. No i dalej mam farby, które świecą w ultrafiolecie i też opakowanie mam niestety rozwalone, ale chciałam się dobrać do instrukcji, która jest od wewnątrz. Ten stron było, a ogólnie same farby wyglądają tak. Trzeba je oczywiście rozcieńczyć, wczoraj chciałam przetestować, ale mądra ja oczywiście zapomniałam, że one nie świecą w ciemności, tylko w ultrafiolecie, więc niestety nie mogłam przetestować. Ale myślę, że na pewno będę miała okazję do przetestowania, więc już się po prostu nie mogę doczekać. A na opakowaniu mniej więcej to widać, jak to wygląda. Ja chciałabym na swojej własnej skórze to przetestować, bo jestem naprawdę ciekawa. Dobra, dalej mam szczoteczkę elektryczną z Oral-B, która wygląda tak. I moja mam dosadką samą, więc ja po prostu nakleiłam naklejkę, żeby nam się wyróżniały. I zaraz Wam pokażę ogólnie. Używałam już, więc nie chcę Wam końcówki pokazać, bo byłoby to nieestetyczne, żeście oglądali moją końcówkę, którą po prostu już używałam, była używana. Więc tutaj sobie przyklejam ogólnie takie serduszko. I ta druga część wygląda tak. Tutaj fajne, bo z tyłu jest matowe i jest to dosyć przyjemne
jakość jest po prostu świetna. Odgłos mniej więcej taki. Trochę trudne do przyzwyczajenia, że to strasznie, strasznie wibruje i po prostu te całe wargi to tak wibrują. Trochę zęby mnie na początku bolały za pierwszym razem, ale myślę, że z czasem się przyzwyczaję, bo naprawdę szczoteczka jest rewelacyjna. Plus właśnie też, że końcówka była oddzielnie zapakowana i po prostu już tamtego kurzu z pudełka nie zbierała, więc też za to wielki plus. No i co, no i chyba da się przyzwyczaić do tych wibracji i trochę do tego bólu zębów, ale szczoteczka czyści świetnie, więc jestem naprawdę mega zadowolona. Jestem ciekawa, ile ta końcówka wytrzyma, co jakiś czas trzeba będzie ją wymieniać, ale jest naprawdę, naprawdę boska. Ogólnie jeszcze tutaj jest ładowarka w zestawie, ona nie jest na baterię, więc myślę, że to też kolejny plus. Ładowarka wygląda tak, tutaj też mam naklejkę, po prostu taka zwykła i to się stawia. W sumie to nawet nie wiem, kiedy ta szczoteczka jest naładowana, bo nie ma żadnej migawki, żadnego światełka. No ale co tam, no i to się po prostu podłącza do prądu. Dalej mam bluzkę. I tutaj na plecach już od razu można zobaczyć, że jest wycięta taka łezka. Bluzka też jest bardzo ładna. Mi się bardzo podoba w niej ten kwiatek. Jest świetny materiał, więc po prostu bluzka jest prześwietna. I na pewno na dużo okazji mi się przyda, nie wiem, jak na galowo, na jakieś uroczystości czy gdzieś. Myślę, że na pewno nie będzie leżeć w szafie. Tego jestem akurat pewna. Dalej mam Tangle Teaser, który już wyjęłam z opakowania, żeby było łatwiej, bo trochę trudno się otwiera. Ale ogólnie opakowanie, no tradycyjne opakowanie, po co wam pokazywać. Ogólnie chciałabym wam tutaj tylko pokazać, że o tym nie wiedziałam, ale zaprojektował to Sean P albo P, jak tam woli. O tym akurat nie wiedziałam, ale myślę, że to też taka ciekawostka. Wiem, że Tangle Teaser jest dostępny w Douglasie, w Hebe. Siedziałam właśnie, jak oglądam jakieś filmiki, to właśnie też słuchałam. Ale ogólnie on wygląda tak. Jest czarny, cały. Myślę, że fajny. Właśnie, bo jakby był jakiś kolorowy, to Mikołaj by ryzykował, czy mi się spodoba. Więc czarny, klasyczny, też bardzo, bardzo ładny. Ogólnie on ma takie ząbki dłuższe, jak i krótsze. Nie wiem, czy to zauważycie. A już musi mi się wyostrzyć, a wątpię. No ale nieważne, ogólnie on wygląda tak. Ma bardzo fajnie się go chwyta i rozplątuje po prostu bosko. Ja mam włosy, że tak powiem, specjalnej troski, więc trochę jest z nimi problemu, ale szczotka sobie w 100% radzi. I bardzo, bardzo wam ją polecam, więc na pewno w ulubieńcach stycznia będzie, żebym po prostu mogła wam więcej coś wtedy o niej powiedzieć, a nie teraz takie pierwsze wrażenie. Dalej mam kolejny prezent. Tutaj mam akurat opakowanie. I mamy tutaj taką maskę, którą się zakłada w nocy, na noc i się w niej śpi. Tak, więc maska jest boska, też w niej spałam już dzisiaj. Jest naprawdę, naprawdę świetna. Trochę się bałam, że mi spadnie, ale jakoś z tym nie mam problemu. No a że ja mam chudą głowę, no to po prostu musiałam sobie zrobić kitkę, ale ja zazwyczaj śpię w kitce, więc tam żadnego problemu nie było. I dalej mam trzy produkty. Oj, wypada mi. Trzy produkty z tej samej linii zapachowej. I zapach jest po prostu boski, taki słodki, z nutką takiego orzeźwienia, ale naprawdę, naprawdę mi się podoba, więc tak. No i to jest granat i mango, jeżeli kogoś interesuje. Kiedyś właśnie też miałam balsam z Avonu, akurat to była czekolada i róża i świetnie mi się sprawdził, więc mam nadzieję, że te produkty też mi się równie dobrze sprawdzą. Tutaj jest mgiełka.
I tutaj, no nie balsam, tylko żel pod prysznic. Więc też pachną bosko i naprawdę ładnie. Więc dalej już ostatnie trzy prezenty. To chwila, muszę sięgnąć. Tak, już Wam pokazuję. Pierwszy właśnie ten z tych trzech prezentów to jest bransoletka, która jest naprawdę też, myślę, że bardzo ładna. Z tyłu ma kolorowe paseczki. Jest naprawdę wygodna, miałam ją w Wigilię, bo dostałam ją rano akurat. Jest bardzo wygodna. Ja zazwyczaj nie lubię tych takich bransoletek ściąganych, tak jak akurat ta, ale to jest naprawdę wygodna, więc plus. Dalej mam perfumy, tutaj Wam pokażę opakowanie, żeby nie było. To wygląda tak. Są to perfumy Katy Perry Royal Revolution, Killer's Queen. Ja mam 50. Perfumy wyglądają tak. Myślę, że też właśnie buteleczka jest mega efektowna. Wszystkie detale są po prostu świetnie zrobione. No i co tutaj mogę więcej powiedzieć? Zapach jest przepiękny. Trułam o nich już od 2 miesięcy, więc jestem mega, mega szczęśliwa, że je dostałam. Są naprawdę boskie. Zapach jest bardzo intensywny, bo już się nimi psikałam, jest intensywny. No i co? Po prostu są boskie, więc też, jeżeli będziecie mieli okazję, to sobie powąchajcie. Ładne są też czerwone, ale bardziej mi się podobają te niebieskie. No i ostatni prezent jest to mikrofon. Oj, śrubka mi wychodzi. Ale mniejsza. I tutaj mamy taki stojak z trzema nogami. Trochę nie mogę rozkminić, jak go ustawić, bo mi się rozjeżdża i w ogóle nie chce stać. Ale myślę, że z czasem to rozkminię. No i mikrofon wygląda tak. Kabel ma z 2 metry, ale teraz jest poplątany, więc Wam nie pokażę, jaki jest długi. Ale sam mikrofon wygląda tak. Tutaj właśnie włącznik. Jeżeli kogoś interesuje firma, to tutaj jest. Ja już testowałam, jest fajny, jest sprawny, więc nie ma żadnego problemu. No i tak, to są moje wszystkie prezenty. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Więc pa, pa!